Cześć, z tej strony redakcja Leniwy Popkultury, a my w tym tygodniu wracamy z mniej konkretnym tematem, ponieważ pojawiło się parę plotek dotyczących nadchodzącej odsłony już trzeciej przy współpracy między Sony a Disneyem przygód Spidermana z Tomem Hollandem, a jestem tutaj ja, czyli Jacek 2.0 Akajaca, ze mną jest Patryk. Siemka, witajcie. Cześć właśnie wszystkim. I właśnie, jak wspominałem, pojawiło się parę informacji, parę plot i postanowiliśmy, że może to jest temat, na który warto pogadać, troszkę dać poszaleć wyobraźni, jakbyśmy widzieli taki film, tym bardziej, że no, informacje są dosyć ciekawe, więc Patryku, nie przedłużając, pierwsza rzecz, ponieważ ma się pojawić w tym filmie pewna postać, która już jest z MCU, nawet miała swój film solowy, miała także dużą rolę w Infinity War i Endgame, więc jak myślisz, jaką spełni tutaj, w trzecim Spider-Manie? Wiesz co? Mówimy tutaj oczywiście o Doktorze Strange'u i bardzo się cieszę z tego castingu, włączenia Cumberbatcha, właśnie znowu połączenia go z Peterem, z Tomem Hollandem w jego solowym filmie, bo strasznie fajnie wypadła ich chemia już na etapie Infinity War, kiedy mieli dosłownie parę scen ze sobą, a wypadły naprawdę przyjemnie. I to samo można było zobaczyć w Wojnie o Prąd, która też skupiała się głównie właśnie na relacji Toma z Benedictem. Więc cieszę się, że znowu tutaj dostajemy, bo im więcej Toma, tym lepiej. Im więcej Benedicta, tym lepiej. A jaką rolę może pełnić? Wiesz co, mam wrażenie, że tutaj dostaniemy znowu pewnego rodzaju mentorowanie, bo jak pewnie zauważyłeś, od paru filmów Spider-Man szuka tego swojego mentora. Był nim Tony Stark, no niestety wiem, jak to się skończyło. Później Peter wymyślił, że stwierdził, miał nadzieję, że może nim być Mysterio, no okazało się, że taki z niego dosyć średni superbohater. I teraz właśnie to może być Doctor Strange. I no, bardzo ciekawy pomysł moim zdaniem. Wiesz, ja mam nadzieję, że to nie będzie właśnie to, że tutaj właśnie Doctor Strange nie będzie pełnił tej roli mentora dla Petera Parkera. A sam Spider-Man właśnie już będzie stał jako bohater na własnych nogach, tym bardziej, że po wydarzeniach właśnie jak wspominałeś z poprzedniej odsłony, gdy dosyć nieopatrznie zaufał nieodpowiedniej osobie w postaci Mysterio. Myślę, że tutaj już będą starali się usamodzielnić Petera, a Doctor Strange... Właśnie to jest dobre pytanie, jaką rolę w takim razie by w tym filmie miał pełnić, bo pamiętajmy, że niedługo będzie mieć premierę pewien serial dotyczący Scarlet Witch i... Visiona, w którym mamy dostać pewne jakieś demony z tego, co mówię, przecieki z innych wymiarów, a dodatkowo film solowy Doktora Strange'a, kontynuacja, również nosi nazwę Multiverse of Madness, więc... I też dostajemy w nim Scarlet Witch. Tak, dokładnie. Podobno mają się właśnie ten serial i film mocno ze sobą łączyć. Dostaliśmy też masę plotek dotyczących tego, że mogą się nawet w tym filmie pojawić alternatywne wersje bohaterów z MCU, których już znamy. Nawet była mowa, że o castingu Toma Cruise'a jako pewną wersję Iron Mana. Ciekawe, Jezus, czy to proszę. Się w ogóle spełni. Więc teraz mamy dobre pytanie. Czy Doctor Strange będzie tutaj tylko jako konsultant dla Petera w jakiejś sprawie, czyli że no Spider-Man pojawi się przed jego Sanctum Sanctorum, żeby zapytać się o jakieś sprawy. No może będzie mu się wydawać, że to jest jakaś magia, co z czym się w danej chwili mierzy. A może się okazać, że Doctor Strange będzie pełnił znacznie większą rolę, ponieważ pojawią się no światy, może nawet alternatywne, może nawet takie, które są już dla nas znajome. Wiesz co, właśnie mówiąc o tym, wątpię, żeby to była opcja numer jeden, bo jakby prześledzić głównych villanów z
Spidermana, których jeszcze nie dostaliśmy w tej części, w tej odsłonie, w tej sadze, powiedzmy, jeśli chodzi o naszego człowieka pająka, to żaden z nich już, powiedzmy, nie siedzi stricte w magii. No ewentualnie może Green Goblin, ale to też tak mocno naciągane, no Mysterio już był. Więc sądzę, że raczej będą tu szli w coś innego, w zabawę z tymi innymi światami, z magią, w ogóle może myślisz, się nawet coś z wujkiem Benem pojawi. Przepraszam, że ci przerwę, ale myślisz, że się pojawi tak. Madame Web? Wiesz co, mam nadzieję, że jeszcze nie. W sensie, to by było już zbyt. Mówię, że to już było za dużo, tak? Tak. Ale no, kurczę, ciężko nawet tak orzec, bo ja się troszkę Strange'a właśnie w tym filmie nie spodziewałem. Dużo osób mówiło, że będzie to historia, gdzie na naszego Petera będą polować, chyba że Doktor Strange będzie pomagał się ukryć Peterowi w jakimś sposób. Ej, a może jakby właśnie, bo pamiętasz, nie? To, co właśnie wspominałem, że będzie musiał się Peter ukrywać. A co jeżeli go Doktor Strange przeniesie do innego uniwersum na chwilę, no, zanim Boże. Się rzeczy uspokoją, nie? I tam będzie skakał po różnych światach. To był tak piękny fanservice The Movie i tak bym tego bardzo chciał, że ała, ale ciężko rzec, czy by to było, jakby to wypadło. Czy byłoby to totalnie na plus, czy właśnie stricte by się z tego zrobił Ready Player One. No, tutaj masz rację. A wiesz, ale ja ufam panu reżyserowi Wattowi, który już tak, po dwóch filmach udowodnił, że zarówno czuje tę postać i wie, jak chce ją prowadzić. Scenarzyści też wykonali masę bardzo dobrej roboty. Ja bardzo lubię oba filmy z Tomem Hollandem. To są moje ulubione aktorskie Spider-Many. Przepraszam wszystkich fanów Raimiego, ale no, taka jest prawda. Musicie przejrzeć na oczy. Filmy Raimiego wcale nie są takie dobre, jak się wam wydaje. Teraz zostajemy miliony łapek w dół. Ale kurczę, no nie wprowadzasz Doktora Strange'a, żeby jednak coś się nie odwaliło z magią czy jakimiś alternatywnymi uniwersami. No chyba się tutaj potrafisz ze mną zgodzić, nie? Tak, tak. Na pewno będzie jakiś wambo-dżambo magiczny. No jeszcze tym bardziej jest druga sprawa, że się pojawia postać znana z jednego z poprzednich wersji filmowych Człowieka Pająka, mianowicie The Amazing Spider-Man 2, gdzie w rolę Petera Parkera wcielał się Andrew Garfield. I tam mieliśmy pewnego villaina, który się ukrywał pod pseudonimem Electro i... Tutaj bardzo ciekawa rzecz się okazała, ponieważ Jamie Foxx, który odgrywał tą rolę, ma powrócić właśnie jako Elektro w Spider-Manie 3. I to już w połączeniu właśnie z informacją, że w filmie ma być Doctor Strange, kompletnie... No jakieś pewne tryby się zaczynają tutaj mi w głowie przewracać i pracować i dawać no już takie dosyć spore tropy, że no coś może być na rzeczy. No i tutaj, drogi właśnie Patryku, myślisz, że rzeczywiście dostajemy świat, w którym właśnie był Spider-Man Garfielda, czy to będzie po prostu tylko taki casting, żeby no, ten bohater się pojawił tutaj? Wiesz co, nie pamiętam, jak to było w Amazingach, ale czy Elektro przeżył, umarł, zginął na końcu? Bo... Wiesz co, te filmy były tak ciekawe, że sam nie pamiętam. Bo to w sumie jest zasadnicze pytanie, czy to będzie ten sam, czy inny. Ale kurczę, no też ciężko orzec tak naprawdę, bo zarówno nie zdziwiłbym się, jakbyśmy dostali po prostu w tym naszym już świecie MCU nowego Elektro, tylko właśnie zagrałby go ten sam aktor, bo hej, no tamten nie miał za bardzo co, w tamtej wersji nie miał za bardzo co grać, więc dajmy mu drugą szansę. Ale też bardzo bym chciał, no z całym tym syfem, jaki tam się dział, z całą tą nudą tego świata, z tymi jednowymiarowymi postaciami, ale chciałbym powrót tego świata Amazing Spider-Mana, bo jakby szczerze mówiąc, jakiekolwiek Spider-Versum, jakiekolwiek połączenie tych światów różnych Peterów
co jest aktualnie możliwe bardziej niż kiedykolwiek, to od wielu lat jest moje tak naprawdę największe i jedyne marzenie, jeśli chodzi o filmy superbohaterskie. Wcześniej to był crossover, taki stricte duży, który dostałem przy okazji Infinity War, a od tego czasu to jest właśnie Spider-Verse. Mhm. Nie no, tu się każdy zgodzi, że Spider-Verse jest fenomenalnym filmem. Nie tylko jako animacja, ale ogólnie i to jest prawdopodobnie jeden z najlepszych superbohaterskich filmów, jakie kiedykolwiek powstały. Niemniej jednak no są właśnie te informacje, że które są pewne, są potwierdzone, Jamie Foxx ma wrócić i mam nadzieję, że dostanie strój, który będzie podobny do swojego komiksowego. Już tak. Tutaj, tak w dwóch poprzednich filmach pokazali, że potrafią zrobić znakomite stroje do villainów. Bo zarówno Vulture wyglądał fantastycznie w tej swojej odświeżonej wersji w ramach MCU. No i kurde, Mysterio. Mystery był cudowny. O Jezu, Jezu, to było tak piękne. To jest, że oni po prostu mieli odwagę dać mu tą cholerną kulę. Dali mu bańkę i to był prześliczny. No. No, to jest właśnie, mieli takie jaja, żeby to zrobić. No i też właśnie Elektro ma też bardzo swój specyficzny strój z tymi błyskawicami. Taka maska, nie? Wystająca z błyskawicami, więc to też mogłoby być bardzo sympatyczne. No zobaczymy, no to jest, te dwie informacje są, jak wspominałem, pewnikami. Na razie no nic więcej nie dostaliśmy, nie wiemy jakie jeszcze dodatkowe castingi się znajdą. Spodziewam się, że powróci na pewno Zendaya. No, Ned. Słucham? Ned powróci, nie pamiętam. Tak, tak, aktora, to na pewno. I się zastanawiam też, czy w tym filmie nie będzie grał większą rolę Flash tutejszy, ponieważ no, już mieliśmy taki lekki przebłysk z finału Spidermana, że coś na rzeczy z tym Flashem jest, więc no są pewne wątki, które można pociągnąć, które są interesujące. Zresztą no sam Spider-Man ma taką galerię przeciwników, że no mogą korzystać z jej przez jeszcze długie, długie lata, nie? Kurczę, bo to wiadomo, tam jest materiału na dziesiątki filmów naprawdę. Zresztą to chyba nawet Sony gdzieś tam kiedyś potwierdziło, że ma być trilogia Wata, później ma być po tym Peter chyba na studiach czy coś takiego, więc tutaj pewnie będzie kończył liceum w tej trzeciej odsłonie. Tak, bardzo możliwe. Skoro już właśnie omówiliśmy takie pewniki, dobra. Drogi Patryku, już wspomnieliśmy parę rzeczy o tym, co może się pojawić, co się na pewno pojawi, ale teraz powiedz mi, jak ty byś chciał, żeby to wyglądało? Jaki masz pomysł na ten film? Jakie, żeby się elementy pojawiły, może te przeciwnicy? Jak według ciebie powinna przebiegać ta fabuła? Kurczę, powiem ci, że przez długi czas myślałem, że po prostu dostaniemy Cravena, który goni naszego pająka po tym, jak okazało się, że o, tutaj wszyscy myślą, że jest wielkim mordercą i tak dalej. I to by się totalnie zgrywało ze wszystkim, co dostawaliśmy wcześniej, jakimiś informacjami, sneak peekami i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz w momencie, jak dostaliśmy tego Doktora Strange'a i tego Elektro, to ja naprawdę nie wiem, co w tym filmie może się pojawić. No musi zostać ten motyw tego uciekania przed, powiedzmy, prawem i tak dalej. Więc ciężko naprawdę stwierdzić, co do... Mam wrażenie, że Elektro będzie tutaj tym pierwszym takim villanem typowo do strzału, który się pojawia na pierwsze parę scen, żeby wejść z pierdolnięciem w film. I mam wrażenie, że po to głównie będzie w tym filmie Elektro. Ale co dalej, naprawdę nie wiem. No mamy tutaj tego Doktora Strange'a i mamy tyle możliwości, jeśli chodzi o niego. Równie dobrze może nagle się pojawić jakieś zagrożenie z innego wymiaru, cokolwiek, zły Spider-Man z innego, Clone Saga, wszystko tu może się pojawić w tym filmie. No na klonów, klony na lecie zostawmy. Może w przyszłości jakiś klon się pojawi, ale na razie za klony podziękujemy. To by tak, było za dużo na ten raczej film. Raczej po Rise of Skywalker klonów nie będę używać w Disneyu. Znaczy nie, no wiadomo, że Peter Parker i cała postać Spider-Man jest mocno związana z klonowaniem i zmianami genetycznymi, więc prędzej czy później fajnie jakby się może zabrać za ten temat, ale
Czemu nie? To było spoko, Cloud kurde. Saga to takiego. Jest taki syf. Ale no wiesz, to co było w komiksie nie znaczy, że będzie źle wyglądać w filmie, nie? No tak, ale jednak klonowanie to jest tak bardzo motyw z lat 90. Tam wszystko, znaczy, każdy klonował. Mamy ten cykl popkulturowy, nie? Niedługo pokolenie takie, które się wychowało w latach 90. będzie produkować te wszystkie filmy. Więc to, że się weźmie za to jakiś autor, który ma sentyment do Clone Sagi, jest więcej niż zerowe. Więc się bardzo bym spodziewał, że się kiedyś te klony tam pojawią. Mówię, że to nie jest zły pomysł, o ile dobrze to rozegrać. No, nie wiem, ale zobaczymy. Ale tak jak mówię, no w trzecim Spider-Manie może być dosłownie wszystko. Mamy potwierdzonego Strange'a, co już zwiastuje naprawdę ciekawe, mistyczno-wymiarowe zawirowania. Mamy Elektro, który, tak jak mówię, albo będzie tym pierwszym vilanem do strzału na początku filmu, albo przypadkowo się gdzieś pojawi, bo Strange coś popsuje. Ale co więcej może się w tym filmie pojawić, naprawdę nie mam pojęcia, jak to mają dalej zamiar pociągnąć, i to jest chyba w ogóle najciekawsze z tym, że no w tym momencie Sony i Disney mogą dać tam cokolwiek. No z cokolwiek to aż tak bym nie szalał, bo wiadomo, że była ta scena po napisach z J. Jonah Jonesem, kiedy no, dostaliśmy tą bombę, że Mysterio oskarżył Spidermana o swoje własne morderstwo na sobie. Ale no mówię, no rzeczywiście tutaj mają do wyboru. No wszyscy spekulowali, że może pojawić się Kraven i mogą być te łowy Kravena na Spidermana właśnie w tym Nowym Jorku, albo gdzieś znowu go wyciągnie z tej lokalizacji, gdzieś tam będzie musiał sobie Peter Parker, no tym razem nie w Europie, ale w dżungli radzić i się bujać po lianach, nie? Tak. Zamiast na swoich pajęczynach. Ale no, jest tutaj ciekawe, bo na razie mamy z villainów, no rzeczywiście potwierdzonego tylko Elektro. Nic więcej nie wiemy, nie mieliśmy więcej castingu, więc naprawdę jesteśmy na razie jak dzieci we mgle, ale z tego co pamiętam, gdzieś tam się niedługo mają zdjęcia zacząć, nie? Tak, chyba tak. Ja już się chyba powoli zaczynają nawet. Więc może gdzieś się zaczną też pojawiać jakieś przecieki, czy jakieś zdjęcia z planu i będziemy wiedzieć więcej, kogo zobaczymy w tym filmie. Może będą ujawniać też jakieś castingi, nie? Żeby się nie okazało jak z Batmanem, nie? Że nagle się okaże, że będą nie jeden, dwóch villain, tylko będą wszyscy, nie? Sinister Six. Tak, od razu. Sinister Six, gobliny. Sinister 12. Tak, wszystko będzie. I jeszcze ten, jakaś ta rasa, nie, co poluje na te wszystkie pajęczaki przez wymiary. Teraz nie powiem, tak się nie nazywa. Oj, też leci w ostre 90-tki, ale... No. I generalnie, no, mają ciekawy materiał. Nie jestem pewien, co z nim zrobią. Możemy tylko właśnie, jak wspominałem, spekulować. Ale kurczę, no, chciałbym rzeczywiście zobaczyć jakieś elementy właśnie tego skakania po tych uniwersach pajęczych. Może nie tak... Trzeba zaznaczyć, że strasznie tutaj nam się rozdziela ten film, jeśli chodzi o castingi, o to, co powiedzmy było nam zatizowane w poprzednim filmie, no bo historia oho, Spider-Man został oskarżony o morderstwo, musi się ukrywać, prasa go dojeżdża i tak dalej. To jest historia strasznie, no, taka przyziemna się wydaje, kurczę, no po właśnie. Tym Mysterio, który był taki już bardziej odjechany, chociaż i tak na końcu się okazało, że to wszystko śmiechy i fajerwerki, ale dalej to brzmi jak historia bardzo przyziemna, nie wiem, bliska trzeciemu Iron Manowi, cokolwiek. Ale... No właśnie, to jest też ciekawe, czy będą się trzymać tej przyziemności, no tak właśnie, jak był w poprzednich filmach. To jest chyba niemożliwe. No, czy w tym trzecim filmie, skoro póki co to ma być chyba ostatni, nie? Film ze Spider-Manem, tak, jeżeli chodzi o tak. Współpracę, ale się spodziewam, że może ją przedłużą. Mam nadzieję, że na przedłużą. Na pewno przedłużą, to jest akurat bo ten Spider-Man jest... jaja aktualnie. Zresztą on jest już tak związany z MCU, ten Spider-Man, że no nie widziałbym go rozdzielnego.
Ale myślisz, że rzeczywiście dadzą takie pierdolnięcie na koniec? Kurczę, mam wrażenie, że na pewno w momencie, kiedy brakuje nam filmów Avengers, w tym sensie, że przez następne parę lat, paręnaście, nie dostaniemy takiego typowego The Avengers, tam dadadam, który zarobi parę miliardów. Najbliżej tego, z tego, co już tam dostawaliśmy, może być druga Cap Marvel, gdzie ma być też, no, też gdzie ma się, co ciekawe, pojawi właśnie Spider-Man. To mam wrażenie, że to może być ten film właśnie, w którym chcą zrobić mini Avengers. I który ma być tym takim ważnym filmem typu Civil War, czy właśnie no wspomniany Avengers. Tak chyba bym nie szalał, żeby to będzie aż takie duże. Spodziewam się, że na pewno będzie chyba większe w rozmiarze niż dwa poprzednie filmy, ale nie aż tak, żeby równać to do Civil War, czy do właśnie ostatnich Infinity, czy Endgame. Ponieważ no to by było za dużo tego bohatera. Chyba, że rzeczywiście sięgnął po jakieś zagrożenie z multiversum dotyczące pajęczaków i rzeczywiście pojawi się ten Andrew Garfield i ten Tobey Maguire i będą musieli wspólnie walczyć z jakimś zagrożeniem, chociaż biorąc pod uwagę, że Tobey chyba nie jest w najlepszej formie od raczej takie doskakania i bujania się po linach. No dlatego... zobaczymy. Ale bym zobaczył taki żart, po prostu, gdzie żeby wyśmiali to, jak wyglądali ci bohaterowie, nie? W tych swoich filmach, że to byli licealiści, a wyglądali dwa razy starzej niż ci nauczyciele, nie? Którzy tak, niby tak. Oni byli starsi. To tak, się ale co właśnie do mojego pytanie. Pomysłu na postacie, to przejdziemy później. Ale właśnie Andrew Garfield, Tobey Maguire, Spider-Verse. Powiedz ty mi, Jacku, jak się w ogóle zapatrujesz na pomysł live action Spider-Verse? Tak jak ja mówiłem, to jest mój mokry sen od wielu lat, ale nie podzieliłeś się jeszcze ze swoją opinią, także słucham. Nie no, na pewno byłoby to bardzo spoko. Jak wspominałem wcześniej, no mogłaby się pojawić Madame Web, która by zarządzała tym korpusem pająków, nie? Oj, może nie aż tak, serio. Kurczę. Ale kurczę, bym zobaczył to. Wiesz co, ja bym nawet chciał, żeby Nick Cage powrócił w roli Spider-Mana Noir, ale w roli tak. aktorskiej, nie? Tak. Jezus, Nico, to jest no. tak piękne by było przez Nicky Cage. W ogóle widziałeś jego zdjęcie ostatnio w tej różowej kurtce z jeansu. Tak, piękny człowiek. Tak, kurczę, to jest Jasmine życia, Nick Cage. Uwielbiam. Nie, w ogóle jak miałem ostatnio na jego fazę i widziałem filmy z nim. O Boże, jaki to jest dobry aktor. Jak mu się daje zaszaleć na dużym ekranie. Tak. No i zaszedł też w roli właśnie Spider-Man Noir jako dobra rola głosowa, ale też, o Jezu, to był tak dobry w tym filmie. Było bardzo dobre. Ogólnie ten film był bardzo dobry. No, dokładnie. A myślisz, że jeżeli rzeczywiście by powstała wersja filmowa, która by łączyła różne Spider-Many, bo wiemy, że ma powstać sequel, nie? Do Spider-Verse, który się pojawi. Tak. Który to miał być rok? 22 czy 21? 20. Chyba to przeniesie na 22. Chyba tak, właśnie. I myślisz, że też by zatrudnili jakiegoś młodego czarnoskórego aktora do odgrania Milesa? Żeby się pojawił takiej aktorskiej wersji obok Toma Hollanda? Kurczę, wiesz co? Jeśli chodzi o. Kurczę, to jest mój pomysł autorski, ale jeśli już mówimy, tutaj mamy Spider-Mana 3, mamy skakanie między wymiarami, mamy Strange'a, mamy pseudo-Spider-Verse, okej. Okay. I kurczę, w momencie, kiedy Tomek skacze między naszymi tymi wymiarami, liczy na jakiś taki sneak peek, że gdzieś tutaj leci i nagle się pomiędzy nim jakiś wymiar odbija, gdzie po prostu przelatuje albo styka się z tym Milesem, po prostu... Nawet to nie musi być nikt, powiedzmy, super znany aktor pod maską, tak? Bo mają na to jeszcze dużo czasu. Po prostu gość w stroju, w sensie w czarnym stroju Spider-Mana i nagle się gdzieś nim zderza na linach, nie? I się na pajęczynach i potem nagle go znowu zrzuca do innego wymiaru. I naprawdę taki sneak peek mi wystarczył totalnie. Mhm. Jeszcze takie pytanie, bo no jak wspominałem, no dawno na dużym ekranie Tobeya Maguire'a nie było i też nie wydaje mi się, że byłby, chyba że go do filmu przygotują, żeby będzie miał siedmiopak na
klacie i w ogóle mięśnie wielkości głów tych od dyni, ale inaczej bym się tego nie spodziewał. Natomiast uważałbym, żeby pojawił się w roli właśnie on jako mentora dla pozostałych pajęczaków, jako ja taki z brzuszkiem Peter Parker. Widział totalnie jako Petera B. Parkera z tego, z Spider-Verse. Nawet takiego to... bardziej, nie? Już takiego dokładnie już taki... pod 50, tak już totalnie, wiesz, już nie ma sił, żeby rzeczywiście się bujać. Tak, w brodzie takiej, kurczę. Nie taki tatuś, wiesz, nie? Który ma tam gromadkę dzieci odchowaną. Dawno, dawno temu był super bohaterem. A teraz musi jakoś ogarnąć te młodsze pająki, żeby jakoś się ze sobą dogadywały. Tak, bo nagle się syf dzieje, wrzuca go do świata Petera, w ogóle co jest. Spider-Man jest poszukiwany. I to śmiesznie by było, kurczę, to był strasznie głupi motyw, ale bardzo by mi się podobał, gdyby nagle wpadł nasz Tobi do tego wymiaru, a jako... wrzuć po prostu żart, że policjanci by nagle przechodzili, widzieli, oho, Peter Parker tylko się maskuje za brodą. I to było tak głupie, ale tak by mi to się podobało. Ale no, liczę po prostu na to, że Tobi, gdyby już miałby się pojawić w tym filmie, byłby po prostu typical mentorem, który obok Strange'a, w ogóle mogliby super wprowadzić relację między Tobim a Strange'em, czyli po prostu Tobi, który tutaj... Peter Parker, który przeżył tyle, taki doświadczony, chce pokazać Cumberbatchowi jego miejsce w szeregu, nie, a ten mu się nie daje, bo to Strange, tak, i on też już pozjadał wszystkie rozumy. To by było bardzo może ciekawe. Nie aż tak. Wyobrażałbyś takiego tatusiowatego Spidermana, który tam na przykład gdzieś tam wpada i próbuje z Sorcererem Supreme gdzieś tam na pięści. Właśnie chciałbym, bo to by... Idealnie podsumowało charakter tego właśnie tamtego Spidermana od Raimiego. No czy ja wiem, to raczej tam taki ciapowaty był tamten Spider-Man. Tak, właśnie. Ale właśnie o to, ale się starał, tak, że właśnie też pomimo tych, kurczę, 50 lat na karku, to podnosi tą gardę w stronę tego Supreme Sorcerera, tak. No, totalnie bym to widział. I on po prostu kończy tak jak Loki w Ragnaroku gdzieś tam. Ty, albo w ogóle, nie? Robimy, że on tam przyłazi tego Strange'a i prosi, żeby go zamknął w jakimś takim Pocket Universe, gdzie czas płynie dużo, dużo szybciej niż u nas, nie? Że u nas powoli, nie? Tam mija parę sekund, tam parę godzin, on tam trenuje, nie? Żeby odzyskać formę. I mamy taki montaż, jak Tobey Maguire gdzieś tam ten Pocket Universe, jakiś trening odwala, żeby odzyskać tę sylwetkę i móc pomóc pozostałym pajęczakom. Piękny, ale no ja bym go totalnie widział po prostu jako tego Spidermana, który tam kupuje, idzie po jakieś bajgle do sklepu w momencie, kiedy pozostali dwaj walczą z czymkolwiek tam walczą i po prostu tam z ziemi oparte jakąś ścianę im krzyczy, że o tutaj Peter, uderz go z haka, o tam Peter, weź się schowaj, bo zaraz cię walnie, kurczę, totalnie by to widział. To mogło być zabawne. Ale być. Dużo jest takich ciekawych pomysłów, jak to można właśnie do tego podejść. I tutaj się też pojawia kwestia, ponieważ Sony też kombinuje z tym własnym uniwersum okołopająkowym. Myślisz, że w tym filmie mógłby się na przykład pojawić Venom, czy Vampire by Daylight? Boże, jak się nazywało? Walking, tam coś tam by... Tak. Ale nie, jak no się Morbius. Nazywało właśnie? Morbius, o właśnie. Myślę, że ci postacie dałyby radę się przenieść właśnie też w jakiejś formie, czy jakoś mignąć tam? Ja mam wrażenie, że to jest jedyna ich możliwość, żeby dostać się do tego uniwersum. I mam wrażenie, że Sony tego nie zmarnuje. Może po to właśnie specjalnie go wrzucili, bo w momencie... Strange to jest w ogóle inna działka. Do tego Sony totalnie nie ma dostępu. I może stwierdzili, że o... Kevin tutaj robi jakieś zawirowania czasowe, inne postacie, pewnie chce wrzucać. O, dobra, no to jako, że mamy dostęp do jednego filmu w MCU, czyli do Spidermana, to tam wrzućmy, poprośmy o Strange'a, żeby stamtąd móc wrzucić Hardiego do naszego, do ich uniwersum, żeby zarabiał pieniążki, tak? Ale, kurczę, no totalnie nie widzę, jakby to chcieli rozegrać, bo...
jakby za dużo na jeden film, naprawdę. Tam już tyle rzeczy dodali, może ewentualnie w jakiejś scenie po napisach, że tutaj, o, jakiś tam jeszcze, że portal ostatni się nie domknął i tam przechodzi, tam widzimy tylko nogę i może jakiegoś gluta czy coś i tyle, nie, ale... Ale tak, ciężko. Język tylko widzimy, nie, jak tak się zawija za portalem. Tak, cokolwiek. No to było, byłoby za dużo, ale mówię, na razie mamy tak mało informacji, że możemy naprawdę dzikie fantazje, nie, swoje tutaj możemy. A jak już mówimy o dzikich fantazjach, no to Andrew Garfield. Kooperacji z Cool Kids, tak, Peter Parker. Tak, i Tomem, jakby według ciebie wypadał? Wiesz co, ja nie przepadałem za tym Spider-Manem. Ja też nie. Był strasznie dupkowaty, zbyt taki cool, taki, wiesz, no, taki kid, o kurczę, no, taki jockey klasowy, kompletnie nie pasował mi do tej postaci, nie? Okej, rozumiem, że są różne interpretacje Spider-Mana. Ale w żadnej z nich Spider-Man jest cool. No, ale znaczy nie, może być cool, ale to już było taki, wiesz, cool. Tak jak sobie myślał, co jest cool, tak wie, starzy ludzie, nie? Tak, na desce musi jeździć. No, dokładnie. To właśnie było dużym problemem tego filmu, że to on powstawał nie jako wizja po prostu jakiegoś reżysera czy scenarzysty, tylko to było, przyszli kolesie, wiesz, białych kołnierzykach. Trzeba przedłużyć licencję, no. Tak, trzeba przedłużyć licencję i dobra. Jesteśmy starszymi ludźmi, którzy nie mają się pojęcia, jak młodzież obecnie wygląda, więc mamy tutaj listę, co myślą starzy ludzie, jak młodzież powinna się zachowywać, nie? I tak sobie oznaczali, panie Web, masz zrobić to, ma jeździć na desce, to ma sobie żartować, to ma wyglądać cool, ma chodzić w skórze czy coś takiego, nie? I to później wyszło tak to okropnie, że do tych filmów obecnie się ciężko wraca, więc... To jest praktycznie niemożliwe, żeby wrócić te wszystkie żarty, haha, strzelił mu w penisa. Powiem, tak, dokładnie, więc... A, chociaż jeden był śmieszny, ale nie pasował do Spidermana, tam, że chyba coś było przestępcy, który wyciągnął jakiś tam nożyk i tam, zabijesz mnie tym nożykiem. Tylko nie ten mały nożyk. To było śmieszne, ale nie, jeśli chodzi o Spidermana, który by tak nigdy nie powiedział. No i strój był okropny, przynajmniej w pierwszym tym no, Amazingu. No, piłka do koszyków. Ale też oczy były tak paskudne. To dobrze, prawda. Że dali oczka zwężające się od Holandowi. Tak. To pięknie wygląda. Najpiękniejsze oczka na świecie. No, dokładnie. Dobrze, że tak. Po prostu nie zrezygnowali z tego. Ja tylko stwierdzili, że dobra, Peter jednak wypadałoby, żeby w tej masce chociaż odrobinę emocji dało się nią wyrazić, nie? I to jest bardzo, bardzo ale spoko. To idealnie pasuje, przecież kurczę, ta ostatnia scena w Far From Home, jak tam taki przerażony tam nie dowierza i te oczy mu się tak rozszerzają. Totalnie oddaje masę emocji, co tyle pięknych memów z tego powstaje. No. To tak, w ogóle, ale... żeby był apropos memu, że kurde, jakby była ta scena, gdzie stoi, że Maguire, Holland i Garfield, wszyscy w strojach Spidermana się pokazują. Ty! Wiesz, jak ten mem, nie? Ze Spidermanami co na siebie. Tak, tak, to było, a to by najpiękniejsze, że to by się dało wrzucić, to nawet nie w jakiś żenujący sposób, tak, tylko tak, po prostu... to było przepiękne. Zresztą ta scena już po napisach z Far From Home była tym przetworzeniem mema, nie? Ze starego z tych 60-tych ale lat. Oni lubią mema, właśnie memowanie w Spider-Manach. W Spider-Verse też była ta ostatnia scena po napisach. Tak, tak, dokładnie. To jest 2099, to już i tak sikała na tej scenie. Nie, ale właśnie mówię, jak tam właśnie pomyślałem, że ten mem właśnie ze Spider-Man z lat 60, nie? Że tam patrzy przez lunetę, bo się chwyta za głowę, a później znowu patrzy przez lunetę. Kurde, to było idealnie w scenie po napisach Far From Home zrobione, jak Peter się łapie za łeb. Tak. Po prostu ja jestem przekonany, że to było wzięte po prostu z mema, nie? Tego. Bardzo możliwe. No lubią to memowanko w tych filmach. Tak, tak, tak. Więc no jest potencjał też na spokojnie. Jeszcze ten strój po prostu Maguire'a, który już jest za mały, bo przybrał tak, się do wody. Brzuch było widać. Oj, chciałbym, tak. Ale generalnie, ale no? Żeby było te żarty z tego, że oni nie wyglądają na swój wiek, nie? Że wyglądają dużo starzej niż powinni.
że tam się tak, Holland ale... pytał, na przykład Garfielda czasem nie został parę klas, nie, w liceum. No, ale wracając do właśnie Garfielda, to jakbyś widział jego relacje z Peterem 1 i Peterem 2 w tym filmie, gdyby oczywiście dostalibyśmy takie Spider-Verse. Wiesz co? Kurczę, to ciężko powiedzieć, bo ten charakter tego Petera i Spider-Mana był okropny. Znaczy takiego bardziej cocky Spider-Mana byłoby fajnie zobaczyć, jakby był dobrze napisany. Takiego właśnie... No, tutaj się o to raczej nie musimy przejmować, w sensie, bo jeśli się za to znowu Wed weźmie, to totalnie to będzie dobrze napisany Spider-Man. Mm-hmm. Tak, tak, więc mogliby rzeczywiście to zachować i to mogłoby wyjść naprawdę fajnie. Więc no w tym sensie bym go widział takiego, wiesz, naprawdę bardziej takiego przebojowego Spider-Mana, który ma więcej pewności siebie, nie? Bo Peter Hollanda, on żartuje i te nawiązania popkulturowe robi, bo widać, że on jest tam znerwowany cholernie. Tak, zestresowany. Że on cały czas jest taki znerwicowany, że... I to mu pozwala właśnie tak się takie zachować, nie? Bo Peter i Spider-Man Maguire'a prawie tam nic nie mówił, też mało tam żartował, nie? Tak. No, był taki właśnie... Był. No, ale był taki bardziej ciapowaty, nie? Był dobra, bardzo ciapowaty. W tej trzeciej części tylko jak był, miał emo moment, gdzie tam z tym tańcem, o Boże Święty. Cudowne. No, więc to by było ciekawe. Ale dobra. Już tak się trochę... Wiesz co, ja bym właśnie widział, jeśli chodzi o Garfielda w takiej postaci, ja bym widział totalnie, żeby on po prostu nie był na tyle koki, co bardziej emo kidem. W sensie, że poszedłby w stronę Batmana po tych tam iluś tam latach tej pracy i by był taki, pracuję od teraz tylko, od jakiegoś czasu pracuję tylko w ciemności tam, tylko noc mnie rozumie. Albo wiesz, albo Punisher, nie? Spider Punisher, bo pająka, a tutaj zamiast tych odwłoków ma czaszkę, nie? I z niej wychodzą łóżki. A był taki w ogóle chyba, nawet komiks. I zamiast ten web shooterów ma pistolety, nie? Na nadgarstkach. Jak robi ten, wiesz, to jak zwykle, wiesz, pajęczaki strzelają, nie? To tak robi właśnie te rękami. To było nielegalne chyba. Pistolet ma tam. Ale no totalnie bym widział właśnie takiego Batmana z Spider-Mana, który właśnie coś tam, zabili mi rodziców. Nie, ale wiesz, nie, to by właśnie do tego jednak Spider-Mana, jeżeli to miał być właśnie ten sam, i z niego nie bardzo pasowało, nie? Kurczę, totalnie bym to widział właśnie. Jeśli chodzi o Garfielda. Ale jakby tam robili takie Spider-Verse na pełnej bulwie, no to rzeczywiście mogliby tam poszalić z różnymi wersjami, nawet takimi, co jeszcze nawet nie było ich w komiksach. Ale mam tu cię jeszcze teraz jeszcze jedno pytanie, tak już kończąc, bo już i tak dosyć no tutaj przedłużamy. Jak byś widział dalej, na przykład po trzeciej części właśnie przykład Spider-Mana Hollanda i jego rozwój? Co byś myślał, że... Bo raczej podejrzewamy, że no to już będzie Spider-Man na studiach, nie? Więc jak byś widział jego przygody wtedy? Wiesz co, totalnie nie wiem co tam... Na pewno byśmy dostali na tych studiach, że jego wykładowcą musiałby być Octopus. I to jest bardziej niż pewne. I totalnie liczę, żeby był to Mark Hamill. Bo tak mi wiesz pasuje. Wiesz co, no... Już trochę mieliśmy tych Octopusów, nie? Czy w grze... Tak, ale... Czy w, właśnie wcześniej u Raimiego też był dobry Octopus. Tutaj jednak jak już miałby być, to żeby no, był serio villainem, nie od początku. Tak, ale no ja bym totalnie liczył właśnie na Hamila w tej roli. Już Mark Hamill już troszkę, no to już też... No, człowiek kurczę, ma swój wiek, nie? Ale nie musiałby nic specjalnego robić. Patrząc na to, jak wygląda walka Octopusa, tylko jego... Mu się macki ruszają w sumie. Nie, jednak musiałbym kogoś młodszego. I żeby to był bardziej może też nieco starszy od Petera, ale nie aż o tyle, nie? Nie wiem, ja liczę na Hamila, to jest mój headcanon.
No, na pewno podejrzewamy, że się w końcu pojawi Oscorp gdzieś tam, nie? Tak. I Green Goblin. Mhm. To jest też raczej pewne. Tak, i Venom. No, bo Venom to jednak Venom. No i klony. Niedawno... Tak, nie, klony nie muszą. Tak, ale właśnie jeśli chodzi o ten okres studiowy, to obstałem, że w trzecim filmie byśmy dostali Milesa. Jeśli w drugiej trylogii jakby. Mhm. Trzeci to musiałby być must have, to jest Miles. I już potem liczyłbym, żebyśmy po tej trylogii na studiach dostali to, co jakiś czas temu było w Marvel Now, w komiksach, czyli w firmę Petera. Mhm. Totalnie bym tego to chciał zobaczyć. I tam w ogóle można byłoby się pobawić fajnie z villanami, ten Zodiak dodać. No. Kurczę, no. I mogli właśnie wtedy mogliby być potężniejsi. Tak. Czekaj, Patryku, a zobaczyłbyś One More Day? Nie, zostawcie już tego jednego Petera w spokoju. Ciocia jeszcze żyje i ma się dobrze, jak widzimy z filmów. Więc zostawcie go. Mephisto w ogóle też zostawcie na razie. Więc, a podejrzewam, no, że Mephisto się gdzieś tam pojawi w końcu obok Doctora Strange'a pewnie. Ale niech zostawi tego biednego Petera. By tak już pewnie tam dużo. Ale właśnie, kurczę, w tej swojej firmie wtedy moglibyśmy zobaczyć serię takich przeciwników, którzy mogliby mu zrobić większe kuku, no bo wiadomo, Peter to Peter, czyli Spider-Man, który jest w miarę, może mieć jasne, potężnych przeciwników, ale jednak nie mogą być na tyle potężni, bo to łatwo jest zrobić Spider-Manowi kuku. Więc też no, overpower super przeciwników nie może mieć. A potem już przy tej firmie, kiedy on tam ma ten swój taki super pancerz, to moglibyśmy dostać już dopakowanych strasznie tych przeciwników, na tyle, że no, nie z niektórymi to by się nawet Thor nie powstydził powalczyć, ale zobaczymy. Wiesz co, mi brakuje na póki co, jeżeli chodzi o moje pomysły, to przede wszystkim tych bardziej celigowych przeciwników Spider-Man, tych takich przegrywów, nie? Kajtrena. Żeby z nimi się tak, kurde, pobujał. Żeby po prostu, no, tam właśnie, no, tych wszystkich, jak... Boże, jak się nazywał Kite ten komik? No. Ten był taki komiks, nie? Że najwięksi przeciwnicy Spidermana, Boże, jak tak się nazywali. Teraz sobie nie przypomnę nazwy tego komiksu, ale on jest dosyć popularny i tam się właśnie pojawia ekipa właśnie tych takich przegrywów, nie? Zupełnych. Kurze, tak bym zobaczył to. Miałem ten swój bar, nie? Tam też. Tak. I wiesz co, i drugą rzecz, którą bym zobaczył, to Future Foundation, czyli Fantastic Four. Żeby mieli jakąś relację z Peterem Parkerem i żeby on się z nimi też bujał. A no, i może na studiach też jeden film, na przykład drugi, żeby to nie było za szybko, też żeby dostał z Daredevilem razem. Ile takiego dostaniemy do tego czasu w MCU, bo kurczę, relacja... Spider-Man i Daredevil to są tak podobne postacie, ale jednak tak różne. I to mogłoby bardzo fajnie grać. Mhm. No, zresztą tym bardziej, no, widać, że Marvel będzie chciał na te crossovery stawiać, więc bardzo możliwe, że rzeczywiście coś takiego może dostaniemy. Ale mówię, niech w końcu wprowadzą Fantastic Four do MCU, że nie wiem, to oni rzeczywiście gdzieś tam wylecieli w kosmos jakieś ileś x lat temu, gdzieś tam zaginęli i teraz powracają. Nagle bohaterowie z przeszłości, o których na przykład Peter się uczył z książek, nie? Że tacyś naukowcy byli gdzieś tam z lat 60., 70., którzy coś tam odkryli, polecieli w kosmos to zbadać. No i teraz powracają, tak, nie bardzo wiedzą, zakładają swoją tu Future Foundation i Peter do tego dołącza. Kurde, ale bym to zobaczył. Może nie tyle dołącza, co po prostu w jakiś sposób pomaga, tak? Bo tam po prostu, że o kurczę, no chłop wie, co jest 5, tak? Uczy się tam na jakimś dobrym uniwersytecie, studiuje nieźle, to kurczę, jest jeszcze super bohaterem, o czym tylko w sumie my wiemy z jakiś tam ten, no to zawijmy go. Nie, to by to mogło pasować, ale tylko jeśli mówimy o Fantastic Four, to jedynym readem to jest John Krasiński, period. Bo... Tak, i jego szanowna małżonka, czy Emily Blunt. Dokładnie. No to? Masz jeszcze coś do dodania, czy? Czy jeszcze mam? A, że
liczę na to Spider-Verse w tym trzecim filmie, choć tyle osób tego nie chce. Widziałem dosyć skrajne opinie w internetach, zarówno z jednej, jak i drugiej strony, ale liczę na to mocno i Sony nie zawieście mnie choć raz. Zobaczymy. Zobaczymy, mówię, nie nastawiam się, bo na razie mamy tylko spekulacje i plotki, ale ja mówię, że chętnie bym zobaczył, ufam temu reżyserowi, ufam tym scenarzystom, którzy odpowiadają właśnie za Spider-Mana w kooperacji Sony Marvel Cinematic Universe. I tym samym chyba doszliśmy do końca naszego dzisiejszego podcastu, a mówiłem do was ja, czyli Jacek 2.0 Akajaca, a ze mną był Patryk, trzymajcie się i do zobaczenia. No, do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa.